Partnerem programu Jutro jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Zastanawiamy się nad przyszłością owadów, w jaki sposób światło, które emituje człowiek, wpłynie na ich przyszłość, czy jest dla nich zagrażające. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście jutrzejszego Ja nazywam się Kasper Kalinowski, a Państwa i moim gościem jest profesor Stanisław Ignatowicz, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanieczyszczenie światłem to problem globalny. W jaki sposób szkodzi ludziom? Może zacznijmy od ludzi, panie profesorze. Czy ma na nas negatywny wpływ światło, które emitujemy? Jak najbardziej ma duży wpływ zanieczyszczenie światłem na zdrowie ludzi, ale zacznijmy może naszą rozmowę od określenia, czym jest zanieczyszczenie światłem, czy zanieczyszczenie świetlne. Jest to zanieczyszczenie, które wynika z nadmiernego, nocnego oświetlenia pochodzącego z sztucznego źródła. Jedna czwarta powierzchni Ziemi jest zanieczyszczona światłem w sposób już krytyczny. Do tego się przyczyniają najróżniejsze źródła. Pierwsze oświetlenie ulic, drugie oświetlenie domów wewnątrz i na zewnątrz, oświetlenie zakładów produkcyjnych i innych budynków przedsiębiorstw. Światło pochodzące ze spalanego gazu na polach naftowych lub oświetlenie oddalonych od miast stacji benzynowych. Wszystko to razem tworzy łunę świetlną nad miastami. Nie jest to dobrze widziane zjawisko, gdyż wymaga znacznej ilości prądu elektrycznego. Ludzie cierpią bardzo na. Oświetlenie w nocy. Każdy, kto był za polem podbiegunowym latem, to wie najlepiej. I źle pracujemy, źle śpimy i nasza rozrodczość jest też zmniejszona. Proszę przypomnieć sobie fakty z życia, gdy w nocy brakowało prądu elektrycznego. Gdy Nowy Jork był pogrążony. W ciemności przez kilka dni. Po dziewięciu miesiącach bardzo dużo było urodzeń. Więc światło na ludzi bardzo mocno wpływa, a ta łuna nad miastem to jest nic innego jak smug świetlny. Astronomowie narzekają, że nie mogą obserwować gwiazd, bo proszę sobie wyobrazić, w Warszawie możemy policzyć 200 gwiazd, a będąc w Bieszczadach. Osiem tysięcy gwiazd na nieboskłonie. Więc na nas światło bardzo źle wpływa z tego względu, że tęsknimy wszyscy za ciemnym niebem. Ale cierpią również zwierzęta. W jaki sposób to wpływa niekorzystnie na zwierzęta? Dlaczego cierpią? Zwierzęta cierpią bardzo na zanieczyszczenie świetlne, dlatego że od wieków nocą. Widziały tylko światło księżyca i światło od gwiazd. Od lat późnych XIX wieku się zmieniło razem z elektryfikacją. Pojawiło się właśnie zanieczyszczenie świetlne naszego środowiska i zwierzęta cierpią. Nie tylko zwierzęta cierpią, bo tracą orientację. Też się gorzej rozmnażają, źle żerują. Zanikają właściwe relacje między gatunkami, ofiary częściej są zjadane przez drapieżców. Nie tylko zwierzęta cierpią, ale również rośliny. Zakwitają poza okresem wegetacyjnym, źle się przystosowują do zimowania, no i są osłabione, są wtedy atakowane przez choroby i szkodniki. Także zanieczyszczenie świetne jest szkodliwe nie tylko dla ludzi. Ale również szkodliwe dla roślin i również cierpią od tego zanieczyszczenia zwierzęta. No ale zanieczyszczenie światłem, nocne oświetlenie, które emitujemy, wydaje się w jakiś sposób szczególny, najbardziej chyba destrukcyjny, uderzać w owady, w których Pan Profesor się specjalizuje. Z jakiego powodu akurat owady najbardziej cierpią na tym zanieczyszczeniu świetlnym? Owady od dawna dzielimy na dwie grupy. Dzielimy na owady nocne i dzielimy na owady dzienne. Bardzo cierpią od sztucznego światła, od zanieczyszczenia świetlnego owady nocne. Motyle wtedy mylą z księżycami i gwiazdami. Każdy świecący obiekt do niego dążą i wokół niego latają. Również światło nocą Czyniące zanieczyszczenie jest szkodliwe dla owadów dziennych. Zakłócają im odpoczynek, w cudzysłowie sen, i przez to owady te są osłabione. Korzystają przy tym pająki, które są zwykle nieaktywne w dzień i unikając światła. Zakładają w różnych szczelinach i szparach ciemnych pod latarniami pajęczyny, i tam zdobywają łatwy pokarm zwabiony przez to światło czyli owady, które przyleciały do sztucznego światła. I to jest również jedna z przyczyn masowego wymierania owadów o którym możemy no, dość często usłyszeć na przykład w mediach wymierania, którego rozmiary stają się niebezpieczne. Nie tylko zanieczyszczenie świetlne przyczynia się do tego, ale tu przy okazji wyraźnie wspomnę i wymienię. Przede wszystkim dewastacja środowiska naturalnego owadów, bezkrytyczne i nieumiejętne stosowanie pestycydów, środków ochrony roślin, produktów biobójczych. No i ostatnio zmiany klimatyczne do tego się przyczyniają. I niestety inwazja gatunków egzotycznych. Przykład: Biedronka azjatycka wypiera nasze biedronki z ich stanowisk naturalnych. No i oczywiście tu wymieniam zanieczyszczenie świetlne. W Wielkiej Brytanii tylko o jedną trzecią mamy owadów mniej w ciągu ostatnich 50 lat. A czy możemy wskazać. W jakie owady to zjawisko uderza najbardziej? W jakie grupy owadów? Najbardziej cierpią od zanieczyszczenia świetlnego owady nocne, czyli motyle nocne, popularnie zwane ćmami. Musimy pamiętać, że tylko mały procent tych owadów, tych ciem, to są szkodniki, organizmy szkodliwe. Reszta to są dla nas owady Obojętne lub pożyteczne, bo zapylają rośliny i są pokarmem dla wielu innych owadów. Gdy ćmy się znajdą w pobliżu lampy i krążą cały czas wokół tej lampy, to jedna trzecia tych ciem zwabionych do lampy ginie przed świtem. W Niemczech oceniono, że latem ginie od światła. Ponad 100 miliardów sztuk owadów. Więc jest to cała potężna masa owadów. Na całym terenie Niemiec czy globalnie? Na całym terenie Niemiec ginie od światła ponad 100 miliardów owadów. Cierpią też na przykład świetliki świętojańskie. Już niedługo, bo w okresie imienin Jana. Świetliki będą aktywne, wtedy samice wysyłają sygnały świetlne, na które reagują samce przylotem. I tu jest ciekawostka taka, że gdy w ten sposób samce latają nocą i poszukują samicy, która wabi jest świeceniem, Każde światło ozdobne w ogrodzie je myli i one lecą do tego światła, a nie do samicy. Innym takim przykładem niech będą jętki. One składają jaja, żyją króciutko jedną dobę lub dwie, składają jaja do wody i kierują się światłem, które jest odbijane od wody. Gdy sztuczne światło odbijane jest w ten sam sposób od asfaltu, one składają jaja na asfalcie, na drogach asfaltowych. Takie zjawisko występowania całej masy jętek obserwowałem kilkakrotnie na naszych drogach i były przyczyną drobnych kolizji poślizgowych pojazdów, bo były takie to ilości. No i są owady, które unikają światła naturalnie. Takimi są karaczany. Nie lubimy prusaków, nie lubimy karaluchów, ale w przyrodzie są inne gatunki, które są dla nas obojętne lub pożyteczne. One unikają światła, boją się światła. I gdy teren jest oświetlony, to one nie żerują, bo boją się wyjść ze swoich kryjówek. Owady, gdy są zwabione do lampy, to wtedy są jak gdyby podawane na tacy, na talerzu drapieżcą. Więc krążą te biedne owady wokół lampy, są w ten sam sposób uwięzione. Gdy lotem są osłabione, siadają na różnych przedmiotach lub na powierzchni ziemi i wtedy są łatwym kąskiem dla Wielu drapieżników podchodzą do takich miejsc biegaczowate i je po kolei wyjadają. A co jest ciekawe, gdy ćmy latają wokół lampy, to wtedy zatracają naturalny mechanizm obronny przed nietoperzami, i zdarza się to w ten sposób, że nietoperz wysyła sygnał echolokacyjny, i wtedy Ćma normalnie, gdyby było ciemno, składa skrzydła i lotem skośnym spada na ziemię. I myli w ten sposób nietoperza. Gdy lata wokół lampy, zatraca ten instynkt i jest łatwą ofiarą dla nietoperzy. Więc jest to taka dodatkowa sprawa trudna dla owadów a sprzyjająca drapieżcom czyli nietoperzom. No i tutaj w tym miejscu pojawia się jeden z podstawowych problemów. Jak można pomóc owadom, które żyją w nocy? Próbujemy, podejmujemy wysiłki, ale wykazano, że nawet to, co ma być próbą rozwiązania problemu, na przykład przyjazem dla środowiska lampy LED, również przyczynia się do spadku liczebności motyli nocnych, czyli ciem popularnie zwanych. Co możemy zrobić, jak pomóc owadom, które żyją w nocy? Najpierw skrytykuję te lampy LED, białe, diodowe lampy. Każdy myśli, że one są takie ekologiczne, bo są energochłonne, a niestety są bardziej szkodliwe dla ciem niż ostatnio coraz częściej stosowane i dobrze lampy sodowe. Lampy sodowe dają promieniowanie o barwie pomarańczowej. I te lampy absolutnie nie wabią do siebie owadów. Natomiast w lampach LEDowych jest duża frakcja promieni światła niebieskiego, które jest bardzo atrakcyjne dla owadów. Przeprowadzono badania takie, że porównano powierzchnię żywopłotów oświetlone lampami LEDowymi. I nieoświetlone, czyli w miejscach ciemnych. I tam, gdzie było oświecenie lampami ledowymi, stwierdzono, że był o 50% mniej gąsienic badanego gatunku ćmy. Więc widzimy, że to co wydaje nam się ekologiczne, nie zawsze może być właściwie traktowane przez nas, zwolenników ochrony owadów. Trudno wyobrazić sobie, nazwijmy to, powrót do paleolitu. No Nie da możliwości, żebyśmy wrócili do życia w ciemnościach, życia regulowanego przez rytm dobowy, naturalny. Czy każdy z nas w takiej sytuacji może coś zrobić na poziomie indywidualnym, jednostkowym, aby zmniejszyć stopień zanieczyszczenia świetlnego, aby pomóc owadom? Gdy wyłączymy światło, to wtedy zanieczyszczenie świetlne od razu znika. I tym różni się to zanieczyszczenie od innych rodzajów. Na przykład, jeśli mamy zanieczyszczenie od plastyku w oceanach, to ono zaniknie, chociaż już więcej wrzucać tam nic nie będziemy po tysiącach latach. Gdy mamy zanieczyszczenie świetlne, to gdy wyłączymy, od razu takie zanieczyszczenie zanika. Korzystajmy mądrze ze światła. Po pierwsze, stosujmy takie oprawy żarówek, aby skupić światło tylko na powierzchni, którą żądamy, żeby była oświetlona. Zrezygnujmy z wielu oświeceń niepotrzebnych, ozdobnych. Bardzo dużo się pojawiło na rynku ogrodowych punktów świetlnych montowanych w celach ozdobnych. Lumiflies na przykład są takimi solarnymi lampami dekoracyjnymi. Rezygnujmy z nich. Starajmy się źródło światła włączać na krótko, gdy jest potrzebne. Możemy stosować wtedy wykrywacze ruchu, które łączymy z lampą. Gdy jest ruch, wtedy lampa się zapala. Rezygnujmy z Oświetlenia rtęciowego z jarzyniówek. One emitują ultrafiolet, jak również frakcję niebieską. Decydujmy się, chociaż są one droższe, na lampy sodowe, które świecą pomarańczowo. Dlaczego nie oświetlamy ozdobnie powierzchni w ogrodzie lampami czerwonymi? Owady kolor czerwony nie widzą. Gdy my prowadzimy badania na to badami, jak się zachowują w ciemności, oświetlamy je światłem czerwonym. Więc możemy szerzej stosować jako ozdobne światło światło czerwone. Jeszcze bym chciał powiedzieć o oświetleniu domu. Stosujmy zasłony w oknach, zasłaniajmy roletami, gdy oświetlamy pomieszczenia wewnętrzne. I stosujmy też w oświetleniu domu światło pomarańczowe częściej niż to do tej pory robimy. Kierujmy też za pomocą osłon światło na powierzchnie, które nam są potrzebne. I co ciekawe, można stosować światło o silnym natężeniu, jak również światło o słabszym natężeniu. I wybierajmy to słabsze, jeśli jest to możliwe. Wiele zakładów przemysłu spożywczego, na przykład, jest intensywnie oświetlone od zewnątrz. No i powstaje dla nich dodatkowy problem, bo wabią z daleka szkodniki do swoich budynków. Budynki nie zawsze są szczelne, więc owady dostają się do środka i często zanieczyszczają ich produkty. Możemy. Oświetlać tylko te miejsca, które są rzeczywiście potrzebne, a nie całe obiekty. A może właśnie to jest droga rozwiązania na poziomie systemowym? Czy możemy jakoś przeprojektować oświetlenie miejskie, oświetlenie parków, oświetlenie ulic, oświetlenie zakładów produkcyjnych, tak aby chociaż zminimalizować ten negatywny efekt? Na tymi zagadnieniami powinniśmy intensywniej pracować. Nauka powinna być dodatkowo. I priorytetowo finansowana, a mianowicie, aby systemowo rozwiązać problem. Co ja bym zalecił? Ja bym zalecił po pierwsze zrezygnować z oświetlenia budynków zabytkowych, lub stosować do oświetlenia te barwy, które nie są dla owadów atrakcyjne. I też Wszędzie powinny być lampy sodowe, które nie wabią owadów. Zrezygnowałbym systemowo z oświetlenia lampami LEDowymi, bo one są szkodliwe. Najwyżej pozostawiłbym te, które mają zabarwienie mniej atrakcyjne dla owadów. A reklamy w miastach powinny świecić. Załóżmy do godziny 24, kiedy to większość z nas jest aktywna, kiedy widzimy te reklamy. Później śpimy, a reklamy ciągle świecą. Więc to takie zarządzenia bym wprowadził. No i drodzy Państwo, zaczynamy chronić terytorium naszego kraju przed zanieczyszczeniem świetnym. I powstają parki ochrony nocnego nieba. I mamy taki park o nazwie Izerski Park Ochrony Nocnego Nieba. I mamy drugi park o nazwie Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady. I oprócz tych dwóch parków mamy trzy obszary ochrony nieba. Obszar ochrony w Sopotni Wielkiej, Pawłowicach i teren ochronny w Sołectwach Izdebno i Haolin. Takich obszarów, takich parków powinno być w naszym kraju znacznie, znacznie więcej. W tych obszarach do minimum jest zredukowane stosowanie oświetlenia sztucznego. Powinniśmy dbać jednak o równowagę pomiędzy ochroną naszego bezpieczeństwa publicznego i równowagą. Z dziką przyrodą, aby zachować jej bioróżnorodność. Gdy zabraknie nawet muchy domowej, to konsekwencje mogą być znaczne. Gdy zabraknie owadów, to życie nasze na tej planecie też będzie zagrożone. Więc dbajmy o tą równowagę między koniecznością a ochroną. O zanieczyszczeniu światłem, o tym problemie globalnym, który sprawia, że cierpią ludzie, cierpią zwierzęta, ale cierpią w szczególności owady, o daleko idących konsekwencjach, ale również o tym, jak można pomóc owadom na poziomie zarówno jednostkowym, jak i systemowym, rozmawiałem z profesorem Stanisławem Ignatowiczem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.